Szanowni Państwo, nadszedł moment, aby powiedzieć o tym, jak można zdefiniować swoje własne widoki w Blenderze. A więc zaczynamy. Mam tutaj normalnie uruchomionego Blendera i widok, w którym się obecnie znajduję, to jest jakiś widok na zakładce Default. Ale widzicie również, że mam tutaj kilka innych zakładek. Jest zakładka Cyclass na przykład, Compositing, Animation i różne inne zakładki. Te zakładki, jeżeli byłoby ich dużo, mogę przewijać za pomocą wciśniętego kółka myszy. Z tym, że mam ich na razie zbyt mało, aby można było to zrobić, więc dodam sobie jeszcze kilka. Robi się to dodając je za pomocą naciśnięcia w ten plusik mały. I mam wtedy grupę General, ale wezmę sobie coś z 2D Animation na przykład. Weźmy sobie 2D Full Canvas. Zobaczcie, kiedy to jest wszystko białe tutaj. I już w tym momencie widzę, że ten plusik odsunął się i schował za kolejny element interfejsu. W tym momencie muszę kliknąć gdzieś w te zakładki środkowym klawiszem i przesunąć w lewo. Mogę także kręcić kółkiem myszy w tym miejscu i wtedy całe menu się będzie przesuwać. Tego typu zachowanie jest charakterystyczne dla wielu elementów Blendera. Tam, gdzie jest mało miejsca, mogę przesunąć po prostu niektóre panele. Dodam sobie jeszcze kilka takich paneli, zobaczcie, jak wyglądają. Na przykład mam tutaj rendering. Mam tutaj także coś takiego jak VFX, masking, jakiś zestaw narzędzi do masek i jeszcze parę innych widoków by zostało, gdybym je mógł dodać. Ale oczywiście powstaje pytanie, skąd one się tu wzięły i jak można dodać swoje własne. Pozwólcie, może, że usunę kilka z nich, klikając prawym klawiszem, wybierając Delete. No i za chwilkę powiem, jak można je dodać. Oczywiście każdy z nich możemy zdefiniować sobie według własnych potrzeb, a więc mogą zawierać różnego rodzaju panele i możemy im także dodać własną nazwę. Myślę, że te dwa zostawię, wystarczy miejsca. Więc teraz tak, jeżeli chcę zdefiniować sobie zupełnie nowy widok, to przede wszystkim dodaję go z listy. Na początku wybieram sobie grupę General i na przykład Layout. To jest już zdefiniowany wcześniej widok, ale to jest taki najbardziej ogólny. To jest właśnie ten, który często uruchamia się na samym początku. On jest ustawiony teraz na trzeciej pozycji w tej liście zakładek tutaj. Mogę przesunąć go na pierwszą pozycję, jeżeli kliknę go prawym klawiszem i wybiorę Reorder to Front. W tym momencie on znajduje się na początku. Możliwe nawet, że jest jakiś klawisz do przesuwania zakładek pomiędzy sobą, ale nie działa tutaj ani środkowy klawisz myszy, ani nic, co można byłoby sensownie wcisnąć i ewentualnie wykorzystać. Może w przyszłości taki klawisz się pojawi, a może jest też w konfiguracji, nie sprawdzałem. Tak czy inaczej, ten widok, który tutaj mam, to jest widok default. I teraz załóżmy, że chciałbym, aby ten widok nazywał się edycja. Klikam teraz dwa razy na ten panel, na zakładkę i zmieniam nazwę. Na przykład piszę edycja. W tym momencie mam zmienioną nazwę tego panelu, ale nadal w tym panelu znajduje się widok 3D w trybie obiektowym, więc mogę teraz zmienić sobie tryb obiektowy na tryb edycji. No i wydaje się, że wszystko działa. Jeżeli teraz się przełączę na panel na przykład z animacją i wrócę do mojego panelu edycja, to dalej pozostanie tryb edycji, więc wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jeżeli jednak w innym panelu zmienię sobie tryb edycji za pomocą taba na tryb obiektowy i wrócę do mojego panelu z edycją, to w tym momencie już ten tryb edycji został wyłączony wcześniej i jego tutaj nie ma. I teraz definiowanie własnego widoku polega na tym, że określam, jakie wtyczki działają w tym obszarze, w jakim trybie jestem, no i w przyszłości być może również inne rzeczy, które da się określić. Aby zdefiniować taki widok, klikam sobie w te narzędzia, które są tutaj w panelu po prawej stronie i mam z definicji wybrane tutaj opcje narzędzia wybranego w panelu po lewej. A więc to jest dokładnie to samo, tylko że mam dodatkowe opcje tutaj, jest ich po prostu więcej. Zwłaszcza gdybym miał jakiś tryb na przykład rzeźbienia, wtedy znajduję tutaj całą masę narzędzi potrzebnych do rzeźbienia. No ciekawe, widzę tylko jeden rodzaj pędzla. No więc dobra, więc teraz gdybym chciał, żeby to jednak był tryb edycji cały czas, to musiałbym tutaj w tym panelu wybrać sobie w opcjach workspace'u, że ma być ten workspace przełączony zawsze przy wejściu do niego w tryb edycji. Jeżeli teraz wybiorę sobie Edit Mode tutaj i przełączę się do innego panelu i ten Edit Mode będzie, zobaczcie, wyłączony, to wszystko jedno, czy go przełączę, czy zrobię jakiś inny tryb jeszcze, po powrocie do panelu z edycją będę miał włączony tryb edycji. Zawsze tak będzie. Co więcej, mogę sobie też określić, które wtyczki tutaj działają. Teraz jak kliknę prawy klawisz, to zobaczcie, mam tutaj w menu obecną wtyczkę Loop Tools. Jest to wtyczka, której normalnie nie mamy w Blenderze. Znaczy, ona jest w Blenderze, ale nie mamy jej włączonej. A więc tego menu nie będzie. Jeżeli z jakiegoś powodu na przykład chcę, aby tej wtyczki tutaj nie było, to mogę tą wtyczkę wyłączyć. W tym celu zaznaczam sobie Filter Add-ons. W tym momencie wyłączone wtyczki, które są tutaj, nie będą się pojawiały. Proszę zobaczyć, nie mam już tej wtyczki w menu. Jeżeli chwilowo włączę sobie tutaj tryb obiektowy, to w trybie obiektowym zauważcie, że również nie mam czegoś takiego jak dodatkowe elementy tutaj w menu. A normalnie, zwykle w innych trybach mam takie elementy.
Jak widzicie, jest to działanie wtyczki Extra Objects i jeszcze dodatkowo jakieś tam Godesic DOM. Więc mogę sobie również określić, które wtyczki będą włączone w tym trybie, no i wtedy tylko te będą włączone, które dodałem. No więc mogę włączyć sobie na przykład Loop Tools. Jest to wtyczka działająca w trybie edycji, więc ona w tym trybie może zostać włączona. Włączenie checkboxa tutaj oznacza, że ta wtyczka staje się tak jakby właścicielem tego widoku i dzięki temu w tym widoku będzie działać. Teraz zobaczcie, jeżeli kliknę prawym klawiszem, mam wtyczkę Loop Tools. W ten sposób można zdefiniować sobie widoki, które mają osobny zestaw narzędzi. Mogę mieć na przykład edytor nodów, w którym jest włączony Node Wrangler Bartka Skorupy, albo jeszcze inne rzeczy, które sobie po prostu zdefiniuję tak, jak chcę, by były ustawione. I to w zasadzie są wszystkie opcje, które na razie tutaj mam. A przy okazji zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz. Zobaczcie, ile mamy różnych trybów pracy w Blenderze. Wspominałem o podstawowych trybach pracy, że mamy coś takiego jak na przykład tryb edycji, tryb obiektowy, tryb rzeźbienia i inne, ale nie są to wszystkie tryby. Istnieją także tryby, które w tym momencie są ukryte, których nie widzę, na przykład tryb edycji cząstek albo czesania włosów. Ale oprócz tego można zobaczyć pełną listę trybów w tym menu tutaj. Tych trybów, zobaczcie, jest rzeczywiście sporo i mamy także dla Gris Pencila 4 dodatkowe tryby dotyczące jego edycji, rzeźbienia na przykład i tak dalej. A więc to są wszystkie tryby w Blenderze, które rzeczywiście istnieją i które można włączyć w widoku 3D. Ok, w tym momencie wiem już, jak zdefiniować własne widoki. Teraz mogę sobie dodać jeszcze kilka innych, które będę chciał, na przykład UV Editing, ewentualnie Default. Mamy tutaj znowu widok standardowy. I teraz jakbym chciał, żeby zapisane zostały te wszystkie ustawienia łącznie z tymi widokami, to naciskam klawisze Ctrl-U. I to jest u mnie tylko, ponieważ zdefiniowałem sobie skrót klawiszowy do opcji, która nazywa się Save Startup File. Normalnie tej opcji powinniśmy szukać w menu File i tutaj Save Startup File. Aby przypisać nowy skrót do tej opcji, bo domyślnie go tutaj nie ma, klikam prawym klawiszem i wybieram Change Shortcut. W tym momencie mogę wcisnąć nowy klawisz, w tym przypadku robię to dla Ctrl-U i w tym momencie ten skrót jest przypisany. Jeżeli teraz zapiszę sobie ten startup file, to każdy mój Blender będzie startował z takim zestawem okien. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłej pracy.